w drugiej części naszego cudownego wideo. Tego tylko słuchajcie, tyle tego jest, co możecie mieć w swoich spieszalniach zdrowego, że aż na dwie części podzieliliśmy. I teraz będzie o różnych zamiennikach białego cukru. Co ja o nich myślę? No, każdy z nich ma swoje minusy. Niektóre mają wysoki indeks glikemiczny, drugie na przykład słodziki wpływają na bóle głowy. Także stosujmy to wszystko z umiarem. Najlepiej po oczyszczaniu po prostu jeść dużo mniej tego wszystkiego słodkiego, a obiecuję, że Wam i Waszym dzieciom przesunie się taka granica, czyli mniej słodkie rzeczy też będziecie uważali za słodkie, dlatego że rzadziej będziecie jeść słodycze. To ma sens? Ma. Więc tak, mam tutaj syrop klonowy, bardzo fajny też na sam koniec, jak już macie na przykład zrobione placuszki. Ksylitol, który pochodzi z brzozy, miód i syrop z agawy. Także te wszystkie rzeczy można stosować zamiennie. Pamiętajcie tylko o tym, że ksylitol jest przeciwgrzybiczny, więc ciasto drożdżowe Wam na nim nie wyrośnie i wtedy warto zużyć po prostu inny rodzaj zamiennika cukru. Ja to aktualnie nie mam, ale słuchajcie, świetną roślinką jest stevia, która jest bardzo, bardzo, bardzo słodka. Słuchajcie, już kończymy. Jesteśmy teraz na mlekach. Wiadomo, nie należy podczas oczyszczania i odrobaczenia pić mleka krowiego, dlatego że zaśluzowuje, dlatego że zawiera za dużo fosforu w stosunku do innych składników, dlatego że wcale nie jest dobrym źródłem białka, dlatego że mleko krowie zawiera w sobie laktozę i kazeinę, więc nawet mleko bez laktozy jest niezdrowe, bo zawiera w sobie kazeinę. I my tych rzeczy po prostu nie tolerujemy za dobrze. Dlatego, że nasze ciało jest tak zbudowane. Jeżeli chodzi o mleka roślinne, to bardzo fajna firma jest Natumi. Mają bardzo dobry skład i mają i mleka ryżowe, i jaglane, i najróżniejsze. To jest akurat owsiane, to jest waniliowe. Możecie oczywiście też mleka robić w domu. I jak takie mleka robić w domu, załączam. Specjalnie dla Was stworzyłam taki plik, który pokazuję Wam, jak szybciutko przygotować takie mleko w prosty sposób. Także zerknijcie na załączniki do tego modułu. A oprócz tego może być to oczywiście mleko sojowe czy napój ryżowy. Czym się różni mleko od napoju? Często w napoju jest po prostu dodatek różnych słodzików. No i owsiane jeszcze. Joya. To co? Przemieszczam się do olei. A teraz mamy oleje. To nie jest tak, że dokładnie polecam te firmy, bo u mnie to się bardzo rotuje, czyli próbuję różnych nowych rzeczy. Wiecie, że w Mińsku Mazowieckim mam bardzo fajną małą olejarnię, z której często kupuję oleje lniane i rzepakowe. A to, co mam w domu oprócz tego, to olej z awokado. Ten był akurat kupiony w Lidlu, nie był bardzo drogi. Bardzo fajny jest olej z pestek dyni, szczególnie osób, które mają problemy z prostatą. Jakaś tam oliwa do różnych dań a la włoskich. Do tego właśnie jest olej lniany. Pamiętajcie, żeby olej lniany jeść bardzo szybko i przechować w lodówce, dlatego że się utlenia. I olej lniany z założenia nie jest gorzki. Jeżeli macie olej lniany, który jest gorzki, to znaczy, że ta firma, która go produkowała, go po prostu przegrzała i tam zaszły różne reakcje chemiczne utleniania i takiego oleju po prostu nie należy kupować. No i olej ryżowy. Pokazywałam Wam w przepisie, jak zrobić takie danie. Z reguły na oleju ryżowym smażę, jeżeli muszę, dlatego że ma najwyższą temperaturę dymienia. Oprócz olejów jest jeszcze masło klarowane, ale pokażę je Wam, jak przejdziemy się do lodówki. No co? Wychodzimy z tych spiżarni i innych. No właśnie. I śmigamy do lodówki. Jeszcze jedno, kochani. Skoro jesteśmy w spiżarni, to spiżarnia to słoiki i dżemy. Pamiętajcie o tym, że jeżeli robicie coś sami w domu, na przykład przetwory, to wiecie, co wkładacie do środka. I to jest naprawdę bezcenne. Także zachęcam. Cześć! A teraz coś ekscytującego, a mianowicie, zanim dojdziemy do lodówki, pokażę Wam jeszcze kosmetyki, które warto mieć w domu. Przede wszystkim to, co jest bardzo, bardzo ważne, to to, żeby używać pasty do zębów bez fluoru. Takiej pasty jest wiele firm. Hepatica ma sporo swoich najróżniejszych odmian. Mogą być miętowe, mogą być o różnego smaku, ale plusem takiej pasty jest to, że nawet jeżeli dziecko ją połknie, to nic mu się nie stanie i nie ma tam najróżniejszych rzeczy, które byłyby szkodliwe. Także tutaj mamy pasty. Oprócz tego kosmetyki. Słuchajcie, skóry mają pory, więc wszystko, co kładziecie na skórę, dostaje się do wnętrza naszego organizmu. Także równie bardzo, jak dbacie o to, co jecie, powinniście dbać o to, co kładziecie na skórę. Dlatego, że skóra też wciąga różne składniki
odżywcze, różne składniki, które mają wpływ na funkcjonowanie całego organizmu. Bardzo często Wam mówię o dezodorantach, o tym, żeby nie zatykać porów pod pachami, dlatego że przez te pory uwalniają się toksyny. Często jeżeli używacie dezodorantów w sztywcie, one mają w sobie coś takiego, co właśnie te pory zatyka. Dezodoranty w sprayu tego nie mają, ale z kolei one mają bardzo dużo szkodliwych składników dla naszego organizmu, a poza tym nie wiem jak u Was, ale jak ja wejdę do takiej łazienki, w której ktoś użył dezodoranta w sprayu, to mnie od razu odpycha. Naprawdę bardzo źle to znoszę. Są alternatywy. Na przykład jest taki naturalny dezodorant w kremie. Firma się nazywa 4 szpaki i jest naprawdę fajny, jest na bazie sody oczyszczonej, ale pachnie dość, ja bym powiedziała, intensywnie, ale zróżnicowanie. Znaczy, że myślę, że będzie odpowiadało dużej ilości osób. Oprócz tego bardzo fajnie pielęgnuje skórę pod pachami, bo zawiera w sobie masło shea. Jest też taka fajna firma, nazywa się Ministerstwo Mydła, mają też swoją stronę internetową. Oni w ogóle stawiają na naturę, mają najróżniejsze mydełka, marchewkowe, rozmarynowe, a ja mam od nich właśnie takie kulki do kąpieli. To jest akurat czekoladowa, w kąpieli bardzo fajnie nawilża skórę i dodaje takiej ekskluzywności tej kąpieli. Bardzo fajna jest firma Jope. To, co ona ma w swoim asortymencie, to są mydła kuchenne, mydła do mycia warzyw i owoców. I to Wam bardzo serdecznie polecam. Można już nawet kupić w Rossmanie i kosztują kilkanaście złotych, więc to nie jest bardzo wysoka półka. Co tu jeszcze mam dla Was? Jeżeli chodzi o... Może wrócę jeszcze do pasty do zębów. Jeżeli chodzi o pastę, to bardzo fajną firmę też ma... Bardzo fajną linię ma Ziaja. A oprócz tego, trochę Was przesunęłam, żeby Wam pokazać tą pastę i pokazać wszystko bliżej. Jeżeli chodzi o tą pastę z bobrem, ona kosztuje około 4 zł i ma jeden z najlepszych składów, jeżeli w ogóle chodzi o Ziaję. Oprócz tego mam z Pure Beginners, też pasta dla dzieci. Bardzo fajna. Jest też pasta z propolisem. Ona jest dla trochę starszych dzieci, ale też świetnie się sprawdza, bo pamiętacie, co robi propolis? Podnosi odporność. I tutaj mamy z Organic Children, z aloesem i Melika, pasta z wiśniami. Kochani, a jeżeli chcecie odrobinę super, super luksusu, to nie wiem czy wiecie, ale są też takie świeczki, które jak się zapala, one są z naturalnych składników, z naturalnego wosku. Jeżeli się je spala, to potem można ten wosk z świeczki wziąć i wsmarować w skórę. Takie rzeczy, słuchajcie, takie rzeczy teraz. To co? Zapamiętaliście wszystko? Śmigamy do lodówki?